Panie Zbigniewie, twórczość i aktywność artystyczna przez wielu artystów i też filozofów, teoretyków uważana jest jako aktywność poznawcza. Czy podziela pan taki pogląd, czy ma na ten temat nieco inny? No więc poznawcza w dwóch sensach. Jednym to jest poznanie świata, drugi to jest poznanie siebie. Na świątyni Apolina w Delfach był napis Gnotis Auton, poznaj siebie samego. I o ile świat poznajemy za pomocą dostępnych narzędzi dotyku, wzroku, słuchu i rozumienia tego świata, o tyle z poznawaniem siebie są straszliwe kłopoty. Bo siebie musimy poznać sobą, ewentualnie sądami bliźnich, otoczenia też, ale to jest trochę zawodne. Natomiast poznawanie siebie sobą jest straszliwą. Znam tylko jeden taki przypadek. Otóż papiera po Leibnizu, wielkim filozofie, znaleziono książkę Przygody barona Münchhausena. To zabawne. Wielki filozof, ale geniusz swojej epoki, miał w domu książkę o awanturniku, bajki opowiadającym, który sam siebie za włosy się chwyciwszy, z kobyłą z błota wyciągnął, prawda? Czyli dajcie pół toparcia, a poruszę się, no i tak dalej. Ale samego siebie z błota wyciągnąć razem z kobyłą, to samo poznać samego siebie. Człowiek jak jest zakochany, to głupieje, ale nie wie, że zgłupiał. Człowiek zakochany nie wie, że jest w stanie pewnej nienormalności. Człowiek, który miał okresy zafascynowania jakąś sztuką, taką inną, i to trwało dość długo. Fascynacja ekspresjonizmem, fascynacja sztuką Dalekiego Wschodu. Pytano mnie, co mnie tak w Paryżu najbardziej poruszyło poza surrealistami, no bo to wiadomo, spotkanie z historyczną postacią Bretona to jest wielka rzecz, ale powiedziano sztuka Tybetu. Poruszająco wielka. Nie miałem o niej pojęcia, widziałem parę małych przykładzików w Muzeum Czartoryskich gdzieś tam, ale jak się widzi mandalę, która ma średnicy 2 metry całą złotą, czy inne rzeźby czy obrazy, straszliwe serio, w zupełnie innej cywilizacji, w zupełnie innej poetyce. I przez jakiś czas byłem jak chory na sztukę Dalekiego Wschodu, tybetańską, potem chińską, japońską, przechorowałem. Są przechorowałem właściwie. Przechorowałem to, wracając coraz bardziej ku sztuce europejskiej. I to zabawne. Ku swojego rodzaju, niech się słopadnie, klasycyzmowi, który miał złą opinię. Jak dałem moją pracę, bo mi uproszono, żebym dał na wystawę w Arsenale, nie została przyjęta, ponieważ powiedzieli wszyscy malowana, nawet podobało się to, ale zupełnie nie na temat. Ach, powiem, no tak, temat był trochę zawężony, ale ponadto miała jeszcze rzecz, która niektórych bardzo dotykała, był tam tak zwany autoportret Rafaela, nie wiadomo czy to Rafael, taką długą szyją, który tak arystokratycznie patrzył. Przecież ten portret młodzieńca w czerwonym, tak, w niebieskim bilecie, tak? Tak, ten sławny. Tak. Zaginiony. No tak, ale ja dowiedziałem się potem, o co chodziło. Chodziło o to, że było antyekspresjonistyczne. Wyraźnie widać było, że ja zmieram zdaniem tych, którzy tam wtedy górowali, tak, ich zdaniem w złą stronę. Nie w stronę takich, co się w Warszawie nazywa bebechy, tak się to nazywa, a w stronę do dużej kontroli klarty po francusku, jasności umysłowej, prostoty konstrukcji. Nie podobało się pedagogom niektórym, że ja za bardzo piłuję rysunek. Nie podobało się, że ja cenię Holbeina. Holbeina ceniłem, kopiowałem. Widziałem później Holbeina gdzieś w Genewie chyba. Porażające. Uklęknąć można. Uklęk, ale to nie była sztuka, która nad Wisłą by się podobała. Tu się podobał Bonar. Prawda? Ktoś powiedział, Bonar umarł, malarstwo się skończyło. Nieprawda, nie skończyło się. Ryszard Stanisławski, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, zasłużone, bardzo postać zasłużone dla sztuki, no, ale bardzo. Ostatni raz przed jego śmiercią byłem z żoną u niego, patrzę na biurku, leży duża księga z Bonardem, a przyjaźniliśmy się z Rysiem bardzo, od wiele lat. Tonem Inkwizytorskim zapytał, Ryszard, a co to jest, stukając książkę o Bonardzie, a ja to taką słodką, trochę na Loyoli wzorowaną słodyczą,
A co, a nie był to wielki malarz, a Mierszal? On był wielki malarz, ale czy ty wiesz, jak nas nim męczono? No wiem. Także ta moja tendencja, taka kontrkura naprzeciwko temu, co się dzieje, to, że wróciłem do figuralności, bardzo wielu ludziom się nie spodobało. Nie spodobało się bardzo wielu, a wróciłem w Paryżu, byłem już kilka miesięcy, potem wyjechałem do Prowansji, gdzie jest tylko druga kraina, która mi się podoba, chyba jeszcze bardziej, Dolny Śląsk, Kotlina, Jeleni Górska. Tam jest cudownie, to jest najpiękniejsza część Polski, tak tam jest pięknie, tyle wodospadów, krajobrazy, takie, tak piękne i rzecz zadziwiająca, tam jest jedyne mistycy w Europie występują mniej więcej w tym samym proporcji w każdym. Ale na Śląsku jest taki urodzaj jak prawdziwków. I ja pytam, dlaczego? Przez te wodospady, bo tam są rudy uranu, tam półszlachetne kamienie w takich górach, tam są trochę złota kiedyś tam kopano i kamieniołomy są tam, widziałem jak się marmur nie piło, polewa się wodą i nie widziałem, że można marmur ciąć piłą. Straszliwe doświadczenie urody Dolnego Śląska, ale uroda Prowansji jest inna. Prowansja jest prowansalska, nie jest francuska i ona jest inna, to jest inny język, podbita przez Paryż, do dziś prowansalczycy uważają, że Paryż to jest inna dziedzina, oni są prowansalczycy, oni mówią swoim językiem, oni zostali pobici, ich zamki i barownie zniszczono z wyjątkiem jednego Carcassonne i tak dalej, żeby nie byli samodzielni. I tam na takim potoku, taka pieśń, tam oczywiście nie ma tam żadnych strzech, to tam nie ma, przed rewolucją francuską już nie było strzech. Nad strumieniem takim powiedziałem sobie, dobrze, Breton chciałby mnie kupić dla swojej grupy, to byłby to wielki, zdawałoby się sukces. Tak. Ale ja sobie przypominam, co rumuński chłop Brancusi powiedział, że chciał go, Rodengo chciał kupić dla a Brancusi z wykształcenia cieśla czy drwal, bo to taki był, powiedział, pod w cieniu wielkiego drzewa nic wielkiego nie wyrośnie. Nie wyrośnie i ja widziałem, o co chodzi o Bretonowi. On tam wrócił dwóch wielkich artystów, Giacomettiego i Maxa Ernsta. Bo jego zdaniem, a był to purytanin w sensie moralności artystycznej, jak dostał nagrodę Maxa Ernsta na Biennale Weneckim, to go wyrzucił natychmiast. Nie wolno brać nagrody od mieszczuchów, którzy estetyzują. To się nazywa rien que la beauté, czyli nic jak tylko piękno. Cały czas chciał utrzymać ten etos rewolucyjny. Etos rewolucyjny? Awangardy kontrrewolucji. Oczywiście, tak. Oczywiście taki... Kontrkultury. Pryncypialności takiego wywrotowca, dobre słowo, wywrotowca. Ale panie Zbigniewie, wrócę jeszcze na chwilę do tego Poznania i spytam o to, co my właściwie poznajemy przez malarstwo? Bo Poznanie ma różne przestrzenie, prawda? Może być poznanie naukowe, inne są narzędzia. Poznajemy na pewno materię. Przede wszystkim odpowiadamy sobie na pytanie how no, czyli jak, prawda? Chciałbym spytać właśnie o to, pańskim zdaniem, co właściwie ujaśnia nam malarstwo? Co nam objawia, co nam ukazuje? Co naprawdę, dowiadujemy się, co naprawdę kochamy czy lubimy. Mhm. Mam taką książeczkę od 1944 roku, takiego grafika, asystent, mała postać o grafice. On był asystentem tylko na krakowskiej ASP. I tam są różni, są od Holbein, jest tam Dürer, Holbein, tam i Rembrandt i inni. I napisane w książeczce, że to, co lubiłem w 1945 roku, jako 15-letni chłopak, którego wiedza była mała bardzo, i to, co lubię teraz, nic się tu nie zmieniło. Czyli jest we mnie coś stałego, to, co mi się podobało jako 15-letniemu chłopcu, podoba mi się jako 80-paroletniemu człowiekowi to samo, a to, co mi się wtedy nie podobało, nie podoba mi się i do dziś. Gerard Manley Hopkins, wielki angielski poeta, jezuita, wielki poeta, bardzo wielki, mówi, że dlaczego studiuje dzieła innych? Bo pozwalają mu bardziej poznać siebie. A to w takim razie spytałbym o taką rzecz, czy
twórczość, potrzeba aktywności artystycznej, tak, tak. Czy ona jest elementem, jak niejako człowiekowi przyrodzonym, czy jest, jest częścią naszego człowieczeństwa? To jest tak, drugi wielki mistyk, i o jednym była mowa, a drugi wielki mistyk, święty Jan od Krzyża, który powiedział, jak ktoś chce poznać nowe ziemie, nowe kraje, czy w sensie materialnym, czy w sensie duchowym, to musi iść drogą, której nie zna. Trzeba ryzykować. Tu się plasuje właśnie działanie, aktywność artystyczna. Artystyczna. Trzeba ryzykować, trzeba polegać na intuicji. Że mamy przewodnika, kim innym przewodnik by dla świętego Jana z Krzyża, kim innym dla innych, ale jakiegoś przewodnika trzeba mieć, trzeba połączyć moment odwagi, podejmowania ryzyka. A znowu inny psychoanalityk angielski napisał, że kiedy pewien procent, kwantum desperacji co do swoich umiejętności pomaga być bardziej spontanicznym. Jak człowiek się zdenerwuje, to jest bardziej spontaniczny, bo się zaczyna bać, czy to, co zrobiłem, jest sensowne. Więc moment należy ryzykować. Rembrandt mówił prościej. Weź pędzel i zacznij. A to jest genialne, przekonałem się wiele razy. Jak, dopóki się nie zacznie, to jak człowieku się kotłuje, to my wiemy, prawda? Tak. Wiemy, to jest nasz zawód, wiemy, wiemy. Kotłuje i tego, ale jak zacznie, to wtedy wstępuje furor bitewny, tak. I wtedy już wie, jak to się robi, prawda? W trakcie malowania człowiek jest, no jednak to kosztuje dużo energii. Kosztuje. Po kilku godzinach pracy to wychodzimy, tak? Jesteśmy bardzo zmęczeni, bardzo. Poznajemy siebie sobą, co to znaczy? Przekonujemy się, co nam się naprawdę podoba. Mnie bardzo fascynowała zawsze, to była niby sztuka gorszego rodzaju, pewien linearyzm tych wielkich linearystów zawsze mi odpowiadał. Rembrandta cenię za malarstwo, ale od rysunku Rembrandta wolę rysunki Engra. To Boże Święty, niech mnie skarży. Obu wybitnych rysowników. Tak. Jeden i drugi. Wspaniały. Tak. Ale rysunki Rembrandta no, budzą podziw, ale są rysunki malarza, który tak. Rysuje taką lekko ręką, są cudowne, ale rysunki Engra, czy rysunki Dawida, nawet Dawida, czy są tak po Holbeina. Tak. Porażająco i właśnie słowo klasycyzm. Tfu! Moi koledzy i tutejsi historycy sztuki na słowo klasycyzm to robili jakby zobaczyli stonogę. to jednak klasycyzm był źle widziany. Klasycyzm był to niedobrą, bo temperował, poddawał człowieka przymusowi życia w społeczeństwie. Człowiek żyje, czy mu się to podoba, czy nie. Człowiek jest, żyje w społeczeństwie. Nie bardzo nam się chwilami to podoba, ale niestety tylko chorzy psychicznie i nie żyją w społeczeństwie. Człowiek normalny jednak no, żyje. No. Panie Zbigniewie, a właśnie, czy zna pan na pewno to ujęcie linii, bo skoro już jesteśmy przy tej formie wyrazu, że jest to często artyści, próbując jakoś stereotyzować te swoje działania, określali, że linia jest tym elementem intelektualnym. I rzeczywiście w linii możemy odnaleźć pewną a priori takiego, prawda, ujęcia, bo linii w prostej formie nie widzimy rzeczywistości. No nie, czy daje się to zinterpretować linię właśnie jako ten ładunek intelektualny? Jest na to odpowiedź, Berlin. Autor Kundgeschichtliche Grundbegriffe, czyli podstawowe pojęcia historii sztuki, pisze, linearyści, on to wiedział dobrze, mieli także sposoby na linearne przedstawienie liści, dymu, mgły i ja przestwierdzę, że mają. Nie jest coś takiego, to nie jest to, że dymu nie można narysować, zdawałoby się za pomocą linijek, ale sztrafunkiem tak zwanym. Jak u Rembrandta, tak myślę, doskonale to, doskonale wychodzi. I chmury. I chmury wychodzą, i dym, i tak dalej. Także linearnie to nie znaczy druciarz. Powiedział jeden z moich pedagogów, Dürer, ciebie interesuje Dürer? To druciarz, taki co to garnki drutuje. Także nie, jak taka zbyt twarda linia, taka, to uważał, że to jest druciarstwo i bardzo nie pochwalał. Rysunek być malarski. W takim razie czymś się różni malarstwa, jeśli się zrobi rysunek, potem się go tak lekko rozmazuje gumką. A nawet takie rzeczy robiłem, że rysowałem miękkim bardzo łupkiem i potem wycierałem gumką światła. To Morawiec roześmiał się, a miałem niezłe, mówi. Znaczy jak tego chciałem fiszorkiem takim tym.
I potem gumką wycinałem światło. Rozeszła się z porządku, że ta sztuczka taka stara, bo tam 16 czy 17 wieczna, ale no, no można, czemu nie? Wszystko byleby cel był osiągnięty, znaczy dzieło sztuki. A metody, jakimi się to robi, dojście do tego dzieła sztuki mogą być... No, A jakby właśnie pan określił ten cel, właśnie storetyzował, kiedy to dzieło sztuki nam się objawia, chociażby malarzowi? Dobrze, jest na ten temat, mam historyjkę bardzo piękną. Otóż na plenerze po pierwszym roku ASP Janusz Podolski, bardzo dzielny obrońca ojczyzny, wspaniały człowiek, powiedział, czy twoi moderniści, bo ja się na pierwszy rok jeszcze trochę nie ukrywałem, bo te, że kocham modernizm tak jako taki, to oni mogliby, i to było bardzo bolesne, bo to przy Kieliszku, bo tam jednak się chodziło do gminy spółdzielni, bo wiadomo, twoi moderniści to mogliby przemalowywać bez końca. Wszyscy śmiech, bo wszyscy wiedzieli, że Łukaszowiec, taki twardy Łukaszowiec, uderzył mnie i modernizm bardzo bolesny. Bolesny punkt. Ja widziałem zdjęcie rentgenowskie obrazu braka, gdzie tam chwilami na lepsze, a chwilami na gorsze chyba. Taka szamotanina się była długa. U Matisa przecież też nawet on sfilmowany był ten proces i też podobna sytuacja. Tak, także ten proces przemalowania bez końca, jak powiedział Łukaszowiec, który jak narysował, to potem zakolorowuje i gotowe. O, nie ma, tak nie ma, prawda? Ale długo szukałem odpowiedzi i trudno było znaleźć. I proszę, niestety Chińczycy teraz nie są raczej ciężkim, świat jest ciężko przerażony Chińczykami i ich kulturą, ale jednak jest się czego uczyć. Jest taka księga musztardowego kwiatu, to z epoki Ming. Mam tutaj takiego jednego Minga prawdziwego, tak. Tak. To w tej księdze musztardowego kwiatu, który niestety w Polsce nie była nigdy zobaczona, miałem ręku angielskie, było bardzo drogie i rosyjskie, które było taniutkie. I rosyjskie z trudem prześlabizowałem, kiedy dzieło sztuki jest ukończone. I u Chińczyków, to jest czasy naszych Jagiellonów, było, nie było, dzieło jest ukończone, twierdzi taki chiński malarz i teoretyk, kiedy idea została wyrażona. I ujął to tak. Idea wyrażona, pędzel może odpocząć. Genialne. Czyli istotą dzieła sztuki, całość, jeśli jest całością wtedy, kiedy idea, którą artysta ma, została wyrażona. I to jest prawda. Kiedy idea tego, co robimy, została wyrażona, wszelkie dodawanie jest niepotrzebne. Chorzy psychicznie potrafią dodawać do rysunku niepotrzebne szczegóły, a nawet zaśmiecają go, bo się boją. Czegoś się boją, wewnątrz siebie, zewnątrz siebie. Rysunki, same rysunki, na które zostały tylko oczy, taki był chory, co się u tego, Monsier się nazywał, taki wagowy był na bocznicy kolejowej, całą okupację przebył na strychu, bo się straszliwie bał. Straszliwie, biedny człowiek, chory psychicznie, robił setki rysunków, gdzie były tylko, prawie tylko oczy, takie. To się nazywa horror vacuum. To typowe dla ciężkiej nerwicy czy dla psychozy. Rysunek człowieka odważnego potrafi znosić puste miejsca, jak to ktoś powiedział, za dużo na akwareli, za dużo wody, dużo wolnej przestrzeni, jak jest zatłoczona, zabita, wiemy dobrze, jak to jest, prawda? Są prace dobre i są prace przedobrzone. Wtedy, kiedy idea tego, a jaka idea, to to różne rzeczy. No właśnie, bo chciałem spytać w kontekście pańskiego malarstwa, bo... Język pańskiego malarstwa jest niezwykły, opiera się na zderzaniu jakichś znaków, niekiedy figuratywnych, ale pewnych w tych znakach jest jakaś właśnie idea, jakaś semantyka, jakieś określenie, ale zderzanie je w taki sposób, że właściwie one ujawniają i swoje kresy z jednej strony i swoje nowe jakieś perspektywy, ale ostatecznie wobec tych obrazów pańskich widz musi sobie zdać sprawę, że staje jak wobec tajemnicy. Czy można powiedzieć, że idea pańskich obrazów jest właśnie ujęciem tajemnicy? O, jeszcze jak myślę, że wszystko z tego świata rozumie, to jest głupi po prostu. To jest po prostu głupi. Po prostu to się mówi akata lepta i naita panta. Wszystko jest niepojęte. A jak byłem chłopcem, to jak znam już łacinę nieźle,
to się, to przeczytałem, ignoramus et ignorabimus, nie wiemy i nie dowiemy się. I to się nazywa agnostycyzm i to jest postawa straszliwa, jeszcze wie, że nie, całe życie będzie badał jakąś sprawę i do końca prawdy się nie dowie. Teraz się rozwija materię na najdrobniejsze cząsteczki, do czego się dochodzi i w końcu nie wiemy, czym ona jest, czy ona w ogóle istnieje, czy jest energią, co było pierwsze, materia, czy energia, czy Bóg, czy bogowie, czy świat jest wieczny, czy został stworzony. A najlepiej to mówił święty Augustyn, jak go zapytano, a co robił Bóg przed stworzeniem świata? Na to popatrzył na pytającego, powiedział, przemyśliwał długo nad stworzeniem piekła dla tych, co zadają głupie pytania. Śliczna. Był to człowiek jadowicie dowcipny, a był podobny zgryźliwy, Augustyn Święty był jadowicie dowcipny, zgryźliwy i miał swoje wady, bo miał. Miał, ale był świętym i był wielkim świętym i był wielkim. Jego łacina jest straszna. Dostałem do ręki wyznania po łacinie. Jaka piękna łacina, jak kryształ. Jaka piękna łacina, jak kryształ. Jak on był 11 lat u Manichejczyków i tam mówi, oni uczą o tych pieczarach, pełnych dymu, smrodu i tak dalej, i ognia i tak dalej. A Augustyn mówi, a przecież te pieczary w ogóle nie istnieją. I 11 lat tam byłem. Puknąłem się w głowę, manet to szarlatan. Potem kazał go władca wypchać, obedrzeć ze skóry, wypchać słomo i powieścił wrót miasta. To straszliwe, no straszliwe. Także dowiedzenie się, kim się jest, jest rzeczą ważną, bo jak człowiek nie wie, kim jest, to nie wie, gdzie idzie i nie wie, czy to, co robi, ma jakąkolwiek wartość. Jakiś system wartości musi istnieć. Ale pewnie też gotowość na przyjęcie tajemnicy, prawda? Bo no, współczesny tak. Człowiek chce wiedzieć wszystko w takich detalach, no, że właściwie często wprowadza się w jakąś pułapkę, prawda? Tej konieczności. Jak człowiek wydaje się, że powinien umieć współżyć z tajemnicą, poznawać świat i godzić się na to, że go do końca nie poznaje. No, się, czy godził się, czy nie godził? To nie wszystko jest do pojęcia. Individuum ineffabile est, to jest individuum jest niewyrażalny. Do końca siebie nie poznamy, trzeba starać się dojść do pewnego momentu, a Pindar twierdzi, jak się jest już w wodzie morskiej po pas, to trzeba zawrócić, bo to kusi. Tak, jak syreny, tak. Wielki poeta wiedział, że jak już się jest, to są słupy Herkulesa. Dalej nie ma powodu. Herzog to ujął bardzo ładnie, filmy i spadają i tak dalej. Czy właśnie sztuka nie jest właśnie tym najdalszym przesuwaniem jest, się w tym poznaniu? Sztuka jest czym więcej niż filozofia, niż matematyka. Sztuka jest nauką świadomości, to jest rerum videre formas, to starożytne, to ta i ta. A rerum cognoscer causas to dwudziestowieczne. Trzeba widzieć świat i trzeba starać się go zrozumieć na tyle, dopóki się da. A tam, gdzie się nie da, twierdzi Goethe w rozmowie z Eckermannem, rozłożyć ręce. I przyznać. I przyznać, że tak, rozłożyć ręce i przyznać. Goethe wiedział, że pewnych rzeczy człowiek się dowiedzieć nie może, choćby chciał. I że są momenty w naszym artystycznym dziele, gdzie coś nami kieruje, my nie do końca wiemy, co to jest. Nie do końca wiemy, co to jest. I po latach dowiadujemy się, gdzie tośmy byli, nad jaką przepaścią, nawet nie wiedząc, jak ci głupi, zachodziliśmy w wąskiej desce nad przepaścią, nawet nie wiedzieliśmy, że idziemy po wąskiej desce, jak wybacz, ktoś nas zobaczył, to on po czym przyszedł, to się zemdla od wrażenia, prawda? Tak. Więc artysta jest podłączony do nieskończoności, do czegoś niepoznawalnego. Dobrze, a to się nazywa metafizyka, jest coś takiego. Jest coś tak, jest. Bez tego sztuki nie ma, bez tego jest dekoracja. Bez metafizyki, tak czy inaczej, by nikogo nie dyskontował w swoją stronę, ale bez metafizyki, bez czegoś, co jest wyższe ponad pojęcie i poznanie, sztuka jest tylko dekoracją. Bardzo doszliśmy do wspaniałego momentu i takiego bardzo węzłowego w ogóle dla całego namysłu nad sztuką, odkąd właściwie nasza kultura podejmuje ten problem. Chodzi mi o sprawę piękna, bo właśnie, czy w Pana rozumieniu piękno jest konstytutywne, jest niejako formą sztuki w rozumieniu klasycznym, czy jest tylko tym elementem przypadłościowym, jak to chce widzieć współczesność? To jest temat straszliwy, porażający. Piękno jest on tak straszliwą
Baudelaire mówi, była tak piękna, aż budziła lęk. No nic dziwnego, źle skończył, bo naćpany skończył. Naćpany skończył i oszustki go oszukiwały, by dał pieniądze na głupstwa i tak dalej. Więc piękno rzeczą porażającą. Spotkałem się w życiu z arcydziełami i z ludźmi niezwykłymi i z krajobrazami niezwykłymi. I to jest rzecz, która nas poraża, zachwyca. Wręcz jesteśmy jakby uniesieni ponad czas. A czy też nas pochłania? Kiedyś w rozmowie z profesorem Nowosielskim, pytając go o sztukę, odpowiedział, że właściwie jest to taki stan, że artysta musi rzucić się w przepaść. Musi. Ja go rozumiem. Niestety on się rzucił i nie wrócił. To największy, był moment, że był największym polskim artystą. Niestety to się źle skończyło. Niestety tragicznie, tragicznie. To wielka postać przez kilkanaście lat był bardzo wielkim artystą, naprawdę bardzo wielkim. I szkoda, że... Ale no człowiek jest tylko człowiekiem. Czyli można stamtąd nie wrócić? Oj tak, można. Stamtąd można nie wrócić. Można stamtąd nie wrócić. To niestety to jest przypadek, kiedy człowiek naprawdę olbrzymie rangi artysta nie był. A co jest znamieniem tego właśnie braku powrotu? Czy ideologia, maniera? Co tak znamionuje dzieło, które właściwie objawia już tylko ten, tak. Obnaża tą prawdę to śmierci. Bardzo tradycyjnie, to czego mnie uczono jako chłopca, to zabrzmi może w naszych czasach anachronicznie, śmiesznie, pretensjonalnie, noblesse oblige, pewne szlachectwo duchowe obowiązuje. To nie musi być herb, ani almanach gotański. Nie musi być. Ale pewna szlachetność duchowa, pewien arystokratyzm duchowy. Znaczy, rozumiem, tak. Bo tak. Też Ortega Gasset ukuł takie pojęcie, no. Prawda, arystokracji ducha. Ale jest takie pojęcie arystokracji ducha. Nie, jak mnie pytali o to, tam odpowiadałem. Na imię miał almanach, a na nazwisko gotański. No to wszyscy śmiech, bo nie jest to temat, który ja będę chciał poruszać i ja ten temat wolę się nie wypowiadać. Po co znam almana gotański na tyle, na ile człowiek w zdrowych zmysłach może poznać, a zagłębienie się pedigree w rodowody takie za daleko idące, to szkoda czasu. To ja jestem kynolog, czy co? Rzeczywiście, jak się przygląda rozwojowi sztuki od czasu XIX wieku do współczesności, widzimy, jak bardzo ideologia kreowała postawy artystów, prawda? I ostatecznie właściwie często musimy przyznać, że ta sztuka weszła w obszar, który właściwie ją zupełnie niszczy i właściwie jej już tam nie ma, jakby została wywłaszczona. Niby jest to akt artystyczny, ale już tylko z nazwy. Jest taka tendencja, psychiatrzy to znają, do samozniszczenia. Jest. Są ludzie, którzy trzeba, jak to się mówi, chronić przed nimi samymi. Niestety kaftan bezpieczeństwa, szaleńców mogą się sami i tak dalej. Jung przyszedł do niego chory i powiedział, panie doktorze, zamierzam popełnić samobójstwo. No to Jung, zawodowy psychiatra i lekarz, mówi, ja nie widzę przeszkód. Co tamtemu przeszło? Człowiek może zrobić sobie krzywdę w sensie i powiedzieć, czy uciąć ucho, uciąć oko. Edyp wykłuł sobie oczy, prawda? A w XIX-wiecznym straszliwym, złym przekładzie polskim jest tak, no, nawet nazwiska szkoda, poczciwy człowiek był. Kiedy komentował, bo na co wzrok się przyda, gdzie nie spojrzysz, tam ohyda. I tak parafrazując tą pańską historię, można by powiedzieć, że pan jako artysta też powiedział, nie widzę przeszkód i pozostawił tą sztukę, która w czasach pańskiej młodości i aktywności się rozwijała, właśnie jakby schodziła w tą przepaść. Pan pozostał w innym miejscu. Ja się nie udałem tam, gdzie... No ja właśnie ten, tak, pan ja nie ten, widział przeszkód. Ja ten, pan sam ja, pozostał sobą, ja ten, a ten góral, innym zostawił tą szansę. Jak wszyscy biegną o prawo, to ty nie idziemy, bo cię dadę psom. Tak. Lewo, ale pan Zbigniewie, chciałbym spytać, jak pan z perspektywy poza tą jakby oczywistą metaforą, ale jak pan widzi i postrzega
wartość tego bycia osobno, tego bycia z boku, bycia artystą, outsiderem, ale bycia ze sobą w zgodzie i... Jak się jest z sobą w zgodzie, to jest się outsiderem, ex definitione. Jak się jest w zgodzie ze sobą, to człowiek wbiega poza własny czas, czy ponad własny czas. I to jest taki wiersz Hölderlina o Rousseau, że wybiegł poza własny czas, straszliwie daleko. I człowiek wtedy jest samotny, straszliwie samotny. I próby nawracania innych, oczy mają, a nie widzą, uszy mają, a nie słyszą. Także artysta musi się pogodzić z tym, że Leonardo też to wiedział, artysta raczej powinien. Człowiek żyje w relacji, prawda? Tak jak no, już mówiłem, człowiek żyje w społeczeństwie, ale jednocześnie i właśnie często te relacje czyli akceptowanie pewnych konwenansów kultury, czyli sposobu komunikowania się przesłania ludziom właśnie samego siebie. I czy artysta właśnie przez to jest samotny, że odsłania siebie samego sobie i w ten sposób też dostrzega tą różnicę, to właśnie od to, że jest tym innym. Dobrze, definicja tak zwanego cienia u jungistów jest to, czym człowiek wolałby nie wiedzieć, że jest, albo tym, co w nim jest takiego, że wolałby nie wiedzieć, że ma i takie cechy. To jest dostojeszczyzna, której ja nie lubię. Jest coś takiego, nie lubię. Takie to się nazywa po angielsku self-pity, użalanie się nad sobą straszliwie, prawda? I Macbeth, kiedy już widzi, że straszliwa rzecz, i żona mu się powiesiła i tak dalej, Lazlo Dzonzyneński przyszedł i tego, i on mówi, jak ten aktor, co na scenie tupie i skacze i wygaduje już we głupca, a potem odchodzi and is heard no more, już oni nic nie słychać, zszedł ze sceny, spadł ze sceny. Trzeba widzieć siebie i niekoniecznie być na scenie cały czas. Współcześni młodzi artyści, oni się zachowują, jakby cały czas byli na scenie. Jakby cały czas byli na wybiegu, jak to te modelki, to model pokazują. Nie potrafią, nie wiedzą nawet dokładnie, kim są. Elementy patologiczne, to też jeszcze raz ją uważam, ją go dobrze, w sztuce współczesnej są chwilami przerażające. Przerażające. To ją pisze wyraźnie, że sztuka współczesna ma elementy patologii tak daleko posunięte, że to idzie w złą stronę. Rysunki, prace chorych psychicznie w późnym okresie, w zaawansowaniu późnym, stają się prawie identyczne. Powtarzają się. Jak zacięta płyta, to się nazywa w psychiatrii jak zacięta płyta. Człowiek, który powtarza ciągle to samo, jest biedny, chory. Czy zatem sztuka prawdziwa nie rodzi się wówczas, kiedy człowiek jednak wyznacza sobie cel, który w gruncie rzeczy go przekracza, ciągle musi do niego docierać, nigdy, bo wtedy jakby uzyskuje tą sytuację nieustannego ruchu, również twórczego. Czy to jest tak, że... To powiedział o tym Ernst Zweigl, on mówi, pewne kwantum rozpaczy, jaki ma artysta, powoduje, że staje się bardziej spontaniczny. Znaczy, jest coś takiego, jak się... Człowiek się nie może bać zrobić błędu na obrazie. Jak się boi zrobić błąd na obrazie, to wiemy dobrze. To ma ręce związane i robi rzeczy banalne, straszliwe. Trzeba umieć ryzykować. Nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Wiem, że... Sam po sobie. Miałem kolegów, którzy nie potrafili na gołym płótnie białym, bo się śmiertelnie bali. Jak romansu z dziewicą. No, to straszliwa rzecz. I miałem kolegę, dobrego malarza, który lubił malować na starym płótnie, bo to go zwalniało od odpowiedzialności, tak już prime nocte, takie na gołym płótnie. Trzeba odwagi. I Delacroix, ja go cenię jako pisarza znakomity, wspaniały pisarz, malarz to nieco mniej, ale jak on mówił, że zaczynam miotłą, a kończę igłą, to nie głupie. To wiemy co to tak, znaczy. I to tak. Tycjan też tak pracował. To... Tak, szczególnie pod koniec życia. Tak. To był kawał cholery, to był człowiek nieznośny. Tycjana, no całą twórczość, byłem dwa razy w Wenecji. Można na kolanach, ten późny obraz ten jego, ten co miał na grobie. A to Louis Marsiasz. Tak, i ten jego nagrobny. Na
Tak. Pieta, czarny, takie krew. Straszliwie odważny człowiek. Odważny. Robił coś z innej epoki. Tam by się ktoś, to był outsiderem z racji swojego usposobienia, Lorenzo Lotto, miał niestety tragiczne usposobienie. Nazywał się Loteria, kiedyś swoje prace dał na loterię. Nikt nie chciał tego kupić. Poszedł do Loreto i tam skończył życie. W takich ślubach mniejszych, bo go tam przyjęli, bo był, nie nadawał się do niczego, do niczego. Wielki krytyk włoski zwrócił mi uwagę, że ja mogę być w pewnym aspekcie outsiderem, dlatego że nie bardzo tak interesuje Paryż, bardziej Włochy. No chyba, że bardziej. Tak. To dobrze powiedział. Tak. To dobrze. To dobrze, no oczywiście. Tylko że Włosi nie musieli nigdzie wyjeżdżać, żeby się sztuki uczyć. Tak. Wszyscy inni musieli jechać do Włoch, tak? A Włosi nie mieli już gdzie jechać. Byli u siebie i ta sztuka, i ta ich sztuka powstawała u siebie. I najwięksi włoscy artyści to jest ci, którzy umieli uczyć się od swoich dziadów. Carlo Carrà zaczynał z wykształcenia malarz pokojowy, o ile pamiętam, coś takiego i malował od nowe mieszkania. To był tak zwany malarstwo integralne, chociażby do kolega. Żył w Paryżu z malarstwa integralnego od nowe mieszkania. Dobre. Carlo Carrà zaczynał potem, zadał się z anarchistami, robił obrazy bardzo dobre, bardzo solidne, bo miał talent, miał autentyczny talent. W pewnym momencie przekonał się, że zabrnął za daleko w machanie pędzlem i wrócił do Giotta i był ku zgorszeniu kolegów straszliwemu. A przypadek mój, który ja doświadczyłem, jest aż groteskowy. Na Akademii Warszawskiej w najgorszych czasach nie było problemu, że książki zdejmowano z półek, które były niechętne temu, co się dzieje, albo źle widziane. Nie, tylko były stały tam gdzieś głębiej i pani Tarkowska prosiła i tam w kąt, i tam przejrzyj, ale tak nie był na widoku, ale nie było represji. Akademia była w ogóle azylem dość dużej swobody w tamtym okresie, uniwersytet nie o niej, nie. To była dość duża swoboda. Oglądałem książkę i byłem najświęciej przekonany, że to, co oglądam, to jest Giorgio De Chirico. A to był Carlo Carrà. Tak, bo był ten moment bardzo podobnego. Potem poprosiłem panią Tarkowską o Giorgio De Chirico. Uważam się, o Boże, to są jakieś parodie. To okazuje się, że poszedł w złą drogę. Z wielkiego artysty, który był, jak twierdzą niektórzy, bo kiedy miał nerwice, bo miał, stał się, jak wrócił do sztuki figuralnej, malarzem złym. A Carlo Carrà stał się malarzem dobrym, dojrzałym w okresie, kiedy wrócił do pewnego porządku. Charakterystycznego, powiedzmy od razu dla Włochów, pewnego rodzaju klasycyzującej dyscypliny. W przeciwieństwie do Giorgio De Chirico, który był coraz bardziej fantazyjny. Rysował bardzo źle. Był zarozumialcem, jak widziałem, razy Ciurzybego. Robił na Biennale Wenecji, robi wrażenie zamożnego właściciela zakładu fryzjerskiego. Był dochodząca sława, chodzący kawałek. Zaczęła karierę się bardzo wcześnie, prawda? Tak. Młodzieńcem. Ale przez 10 lat, jak miałem ciężką nerwicę, 10 czy kilkanaście, do tego to był naprawdę wielkim artystą. Widziałem niewiele tego okresu, tego dobrego okresu, widziałem dużo z tego złego. Ale te, co widziałem z tego dobrego okresu, to niby to jak Breton otworzył mu oczy, bo taki jest portret ojca, tak, chyba zamknięte oczy. A Breton otworzył oczy i nie zauważył, że on taki, bo Breton był nieukończonym psychiatrą wykształcenia i zrobił dowcip i otworzył mu oczy. I tego, nikt tego nie zauważył. Mieć ojca, który jest babiarzem i mamy, która jest dobrą włoską matką, taką zbyt troskliwą, overprotective to się nazywa, taka. To jest straszne. I brata, który tego, i ojca pojedynkowicza, i babiarza. To nie jest tak, są gorsze cechy w człowieku niż te, ale życiorys miał straszliwy, w tym sensie, że był emocjonalnie rozchybotany do granic ludzkich możliwości i chyba tak, Carlo Carrà, no tylko że ich wszystkich straszliwy okres tej Republiki Mussoliniego, jakiej tam nazwa była, moralnie podniszczył, tam wszyscy Mussolini, tak Mussolini nie był dzikusem, przeciwnie do innych totalitaryzmów, które były dzikie, straszliwe, Mussolini był dość liberalny, jeśli chodzi o sztukę.
i to kupowało ludzi trochę za bardzo. A pani Zbigniewie, chciał znowu wrócić do pańskiego malarstwa, do pańskiej twórczości i spytać o element intelektualny w dziele. Wiem. To było tak, że wydawało mi się tak, że obrazy impresjonistyczne, jak byłem chłopcem, są jednorodne, są spójne. Obrazy kubistyczne też są spójne. Obrazy klasycystyczne są spójne. Naturalistyczne też są. Wszystkie są spójne, ale tak, mają jakby jeden wspólny mianownik. Jakby zrobione było za pomocą jednego klucza i jednej tej. A istnieją obrazy, czy istnieją dzieła sztuki, które są, patrzyłem ze zgrozą, wyraźnie niespójne. Albo on chciał, albo on nie chciał, nie wiedział, ale wyraźnie on jest rozdwojony. To się nazywa niedobrze, to się nazywa schizy, pęknięcie. Jest to jedna z osiągów objawów schizofrenii, pęknięcie takie w człowieku. Goethe wiedział, że ma dwie dusze, tak? Wiedział, że ma dwie dusze. Wiedział i chwilami dusza Geheimrata tajnego raty przeważała niestety. Przez 10 lat nie napisała innego wierszyka podobno. Tak go to ten dwór... A przecież był człowiekiem niezwykle pracowitym, to wiemy, i płodnym. Ale przez 10 podobno lat to rozśmieszyło mnie, bo ja miałem za 30 chciałem pozaimponować pewnej młodziutkiej dziewczynie, ona miała niespełna 18 bez jednego tygodnia lat. Przyniosła książkę, którą oceniłem jako książkę grafomana i byłem zazdrosny, że jej się to podoba. Ja miałem na 30, już 30, no ale ona miała... I wziąłem na spacer, bośmy poszli do lasu na spacer, tam było i patrzę, jest gwóźdź zardzewiały jest i patrzę kamień i tam były takie drzewa, które kora odpadła i takie dziurki od korników, tak strasznie dużo tych dziurek jeszcze było. Daj tę książkę. Dałem i to ją wziąłem, tym gwóździem przybiłem do tego. To była po pierwsze bardzo zgorszona, po drugie zachwycona odwagą, bo ja miałem lat 30, był baptysta, a ona no, miała lat 18, zaczynała dopiero studia no, i tak dalej. Odwagą. Artysta musi być odważny. Jednak jeden musi. A czy musi też być jakoś ukonstytuowany intelektualnie? Napisałem kiedyś artykuł, z którego powodu tego artykułu zobaczono posiedzenie Senatu Warszawskiej ASP. Artykuł nazywa się Metoda Nikifor. Najsłabniejszym polskim artystą w Paryżu jest człowiek, który nie umiał ani pisać, ani czytać, tylko był koce. I nawet jeśli trochę z porządku umiał to wykreślić perspektywicznie, to przecież był, krótko mówiąc, półgłówkiem, imbecylem i tak dalej. I malował plując, miał różnicę, malował plując na kafelki, guziczki, a był najbardziej wielkim podmaskim. Dlatego też moja skromna propozycja jest tak, jeśli można zostać wielkim artystą, nie znając żadnych obcych języków i w ogóle był kocąc, i nie znając ortografii, nie umiejąc, wiedząc, co to jest podmiot i orzeczenie, to może jest to metoda, żeby tak uczyć, ale to się obrazili na mnie koledzy. Obrazili się koledzy, bo powiedzieli, że metoda Nikifor to nie, ale na akademii, na której nie ma wykładów anatomii, ograniczono bardzo wykłady z historii sztuki, z perspektywy wykreślnej, z teorii sztuki. Kiedyś była przymusowa, wiadomo jaka to była ta teoria sztuki, to wiadomo, ale nie, tego już nie ma, wolno wszystko, ale uważając, że artysta powinien malować przede wszystkim z bebechów, to nie, 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 kochani, nie, nie, jeszcze raz nie. Artysta musi pogodzić rozum z sercem, poruszeniem tak zwanej duszy, jeśli ma, a każdy artysta powinien coś takiego mieć. Także element poruszenia emocjonalnego z kontrolą intelektualną. A panie Zbigniewie, czy sztuka jest jakimś elementem trwałym w kulturze? Czy może przyjść taki czas, można sobie wyobrazić, że przestanie funkcjonować? Nie, musi istnieć. Dr Samuel Johnson, nieznośny grubas i awanturnik, tego, taki wiadomo jaki, autor nieśmiertelnych tekstów, sam poeta taki sobie pisał rzeczy straszliwe, piękne i straszliwe, napisał, że, żeby tak dobrze ująć, jakby to ująłem dobrze, że taki był poeta drugorzędny, który nie mógł się reguł nauczyć i bez nich dobrze pisał. Nie znał tych reguł, nie znał. W jego życiorysie jest powiedziane, że nie mógł się tych reguł nauczyć, a posługiwał się nimi, nie bardzo wiedzą do końca, się nim posługuje. Samuel Taylor Coleridge, który prowadził nowy typ rytmu poezji angielskiej, nie liczył sylab na palcach.
ilości zgłosek, sylab, a liczył tony akcentowane. I to jest, wiesz, on się w polsku nazywa jeden sylabiczny, drugi jest toniczny, a trzeci sylabotoniczny. Prawda, tralala, tralala, wszystko to kiedyś jako chłopak poznałem, bo mam ambicje jako poeta. No na nich to padnie, tam mam takie ambicje, pisałem trochę wierszyków. Większość nie nadaje publikacji, bo są albo nieobyczajne, albo też obrażają tam, to czy tamto i tak dalej. Ale mało publikuję tego, bo ja chcę być to, co ja myślę. Otóż dr Samuel Johnson powie tak, jeżeli przez wieki uważało się, że Homer był wielkim poetą i nas ciągle porusza, to jest wielkim poetą. Jest to odpowiedź. Jeżeli wieki mówiły, że jest wielkim poetą, jest w dalszym ciągu, porusza nas tak samo jak poruszał 3000 lat temu, to znaczy, że jest coś takiego, a jak ktoś uważa, że wymyślił coś nowego, to znaczy, że klasyków nie zna. I to jest straszliwa odpowiedź Grubasa, bardzo pewnego swego, który znał Szekspira dobrze. Czyli w dzisiejszej kulturze, która jest bardzo taka skomercjalizowana, która właściwie wypycha obszar twórczości w przestrzenie komercji, w przestrzenie codzienności, jest, prawda? A to nie do... Powiedziałam o metafizyce. Sztuka bez metafizyki jest dekoracją. Sztuka bez metafizyki jest pustą dekoracją i w ogóle nie jest sztuką, jest dekoracją, po prostu dekoracją. Może być zachwycająca. Nawet wtedy, kiedy jest na przykład wideo jako... Wszystko jedno, czy wideo, nie wideo, wszystko jedno, czy za pomocą gwoździ wypychania zwierząt. Zostaje tylko estetyką prostą, tak, nie dekoracją. Obieranie ziemniaków, wypychanie zwierząt, wypychanie ludzi z pociągu pędzącego, nie pochwalam i tak dalej. Malowanie na pozór strzału z pistoletu. Picabia jeździł szybkim swoim samochodem i strzał do obrazu, co potem inni naśladowali, ale to już nie było to samo. Jak ktoś powtarza, to już nie jest to samo. Nie. Panie Zbigniewie, każdy artysta, pan doskonale to na pewno wie, nosi w sobie jakąś miłość, która może mieć wiele imion, miłość artystyczną. U pana widzę Vermeera, niedaleko stojącego, ale pewnie... Jest kilku, tak. Właśnie, chciałbym spytać o tę miłość. No to są ci, którzy tworzyli nową epokę. Bogiem a prawdą, to ja mogę ich na palcach jednej ręki wyliczyć. Proszę. Giotto, Leonardo, Caravaggio, Dawid, który stworzył klasycyzm, i Gauguin, który wypiął się na to wszystko i powiedział, że miarą jest jego subiektywne widzenie. Subiektywne widzenie i będąc malarzem amatorem, a z wykształcenia był marynarzem, jak wiemy, tak? Nie miał babkę księżnej. Z praktyki to... był przecież giełdziarzem. Był genialnym artystą, a jak był zrozpaczony, bo był całkowicie schorowany. Nawet mojego 14-letnia żona, czy ona tam miała może tych lat 14, była śliczna była. Ale miał kilka chorób, aż wstyd wymieniać, ile tych chorób było. I cyjanek nie zadziałał, pistolet nie zadziałał, bo po cyjanku się pożygał, pistolet i tak dalej. Poszedł w góry, żeby zdechnąć i żeby go mrówki zjadły. Straszliwa scena, ale straszliwa scena. To człowiek, który się przyznaje do czegoś takiego, poszedł w góry, żeby tam umrzeć i żeby go mrówki zjadły, nie bywa odważny człowiek. Niebotycznie wbił się bijatyka, był kawał chłopa i marynarz, ale tamten sobie połamał żebra czy obojczyki i coś i umarł. I wielki przez swoją straszliwą determinację. Z tym, że między nami mówiąc, w tą swoją podróż do Dzikusu wziął kilkanaście albumów. Jeżeli była egipską, z fotografiami z czegoś tam, wziął i ponieważ nie bardzo mu rysowanie szło z natury, bo nie miał studiów, to trochę kopiował i niektórzy nawet mówili, że tak kopiuje trochę za bardzo. Tam za bardzo. Jak dwór robi to samo, to nigdy nie jest to samo. Tam robił inaczej, żeby inaczej widział. Wiem, że jego obrazy, pierwsze obrazy Gauguina, kiedy zobaczyłem, to były w Dreźnie, w 1906 roku. No, uklęknąć, paść na kolana. To samo co Degas tam, w Dreźnie jest taki Degas, takie, nie wiedziałem, że można takie duże pastele robić, takie są baretnice. On był prawie ślepy wtedy już. Te późne, wspaniałe. Późne. Ojej, o wspaniałe. Boże, no. Bardzo Tycjana przypominają, a Tycjan? A
Tytian wielki, coraz większy. Zaczynał straszliwie, to wiemy, my tu tej samej branży to wiemy, co mówimy. Zaczynał bardzo pilnie, obrazy były szczegółowe. Tak. Miłość niebiańska i ziemska, prawda? Ziemska, to jeszcze, będzie jeszcze przykładem. Tak, ale jeszcze jak przemalował obraz, czyli to był obraz Uczta Bogów. Belliniego. Tak. To bo książę mu kazał, bo tam się nie podoba tych filmów. Tak, niebo dołączył, to ultramarynę dołożył. Tak. Dobrze, ja bym to, ręka by mi uschła. Ręka by mi uschła, żeby coś takiego zrobić. A zrobił i to, co zrobił, było niezłe, nawet dobre, tak, ale inne. Ale ja bym, ja jednak był kolego Tycjan, ja bym jednak by mi ręka uschła. Ale los mu się odpłacił, bo później jego uczniowie poprawiali tego genialne późne dzieła, myśląc, że on już był... Ale kto zamalował tego Amorka, co się własnym ptaszkiem bawił u stóp Wenus Giorgiona, bo to w XIX wieku dwa razy komisja się zbierała, obraz budził niezdrowe chichoty uczniowie, bo był sprośny. Kto, czy sam Giorgione tego aniołka namalował? Na rentgenogramie widać. Znam, oczywiście. Tak. Komisja bała się, ale jednak uznała, że moment jest za śmieszny, że wielkie dzieło, to jest wielkie dzieło. Widziałem to, tak, widziałem to, pamiętam Janikowski w Paryżu rysował, mówi, pamiętasz, mówi, będę Giorgione w Dreźnie, Boże, jaki to taka mi soczewka. Zrobi tak, jedną kreskę tak, drugą kreskę tak, dwie kropeczki i tam ciemny punkcik i taką kreseczkę. Patrzę, jest, jak dobrze zrobiona będę Giorgione. Jak soczewka, a jak Tycjan namalował, to była śliczna dziewczyna, tylko ją zaprosił do łożnicy, zalotna, miła i tam tego, a rytmy połamane, takie nie za dobre, ni pryczął, ani tego, bez powodu niektóre rzeczy są. Wielki malarz, znakomity malarz, ale kudy mu do wielkości, muzyczności, jednak. A na koniec chciałbym spytać pana o, no jako wspaniałego malarza i malarza, którego twórczość niewątpliwie dodaje wielkiej jakości i kolorytu polskiej sztuce, o właśnie polską sztukę. I chciałbym spytać, czy uważa pan, że polska sztuka ma jakiś swój rys wewnętrzny, wiążący, charakterystyczny? To bardzo trudne pytanie i trzeba tu być uczciwym i być patriotą oględnym. Trzeba być oględnie, być patriotą. To jest moja mama, ona mnie urodziła, ona jest najpiękniejsza na świecie. Wszystkie dzieci tak mówią, ich mama jest najpiękniejsza na świecie i ich kraj jest najpiękniejszy na świecie i to jest prawda. Kraj dla dziecinnych, prawda, jak Mickiewicz mówi i tak dalej. Boże, ja się w tym mieście urodziłem i prawie całe życie. No, tam podróże jakieś tam wojaże, tu, tam, tu, do tego bo trochę było, trochę dłużej, trochę krócej. Ale żyć gdzie indziej niż tu, to bym nie umiał. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, cieszę się. No. Dobra. No. Jest pięknie.